Algebra jest jednym z najstarszych działów matematyki znanym już od starożytności. Jej pierwsze formy opracowali Babilończycy i Grecy. Sama nazwa algebra pochodzi z dzieła o odtwarzaniu i przeciwstawianiu, napisanego w XI wieku przez perskiego matematyka. Z tej lekcji dowiesz się, jak upraszczać wyrażenia algebraiczne, wykorzystując do tego wzory skróconego mnożenia. Rozwiążmy takie zadanie. Doprowadź poniższe wyrażenia do najprostszej postaci. Przepiszmy pierwsze wyrażenie. Mamy 2z odjąć 1, razy 2z dodać 1 i odjąć 2z odjąć 1 do kwadratu. Zauważ, że pierwsze dwa nawiasy to wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. Przypomnijmy sobie ten wzór. Mamy a do kwadratu, odjąć b do kwadratu, równa się a dodać b, razy a odjąć b. A więc naszą liczbą a będzie tutaj 2z, zaś liczbą b będzie 1. Możemy więc zapisać, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, że te dwa nawiasy to to samo, co 2z do kwadratu odjąć 1 do kwadratu. Przejdźmy do kolejnej części naszego wyrażenia. Ten zapis to nic innego, jak wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. Przypomnijmy sobie ten wzór. Zobacz, że a i b nam się nie zmienia, a więc nasze a to 2z, a b to 1. Rozpiszmy to potęgowanie zgodnie ze wzorem. Przed naszym wyrażeniem mamy minus, dlatego wynik naszego potęgowania zapiszemy w nawiasie. Żeby później nie zapomnieć, przemnożyć wszystkich wyrazów w nawiasie razy minus 1. Będziemy tu mieli 2z do kwadratu, odjąć 2, razy 2z i razy 1. I dodać 1 do kwadratu. 2z do kwadratu to 4z do kwadratu. Odjąć 1 i odjąć 4z do kwadratu, odjąć 4z, bo 2 razy 2z i razy 1 to 4z i dodać 1. Pozbądźmy się teraz tego nawiasu. Musimy zmienić znaki na przeciwne dla wszystkich wyrazów w nawiasie. Mamy zatem 4z do kwadratu, odjąć 1 i odjąć 4z do kwadratu, dodać 4z, bo minus razy minus daje nam plus i odjąć 1. Zobacz, że mamy 4z do kwadratu i minus 4z do kwadratu. Możemy je skrócić. Zostaje nam więc 4z odjąć 2. Udało nam się sprowadzić nasze wyrażenie do najprostszej postaci. Możemy więc przejść do drugiego przykładu. Przepiszmy nasze drugie wyrażenie. Mamy 3 razy x dodać 2y do kwadratu. Odjąć 3 razy x odjąć 2y do kwadratu. Dodać x odjąć 2y razy 2x dodać y. I to się równa. Rozpiszmy nasze nawiasy zgodnie ze wzorami skróconego mnożenia. x dodać 2y do kwadratu to wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy. Zobacz, że nasz x jest liczbą a, zaś 2y liczbą b. Zgodnie z kolejnością wykonywania działań potęgowanie wykonujemy przed mnożeniem, więc najpierw podniesiemy nawias do potęgi z użyciem wzoru, a później wynik przemnożymy przez 3. Wynik potęgowania zapisujemy w nawiasie, bo potem całość trzeba będzie pomnożyć przez 3. Rozpiszmy więc nasze wyrażenie zgodnie ze wzorami skróconego mnożenia. Mamy 3 razy i nasz pierwszy nawias jest kwadratem sumy, więc rozpiszmy go zgodnie z tym wzorem. Będzie to x kwadrat dodać 2 razy a, czyli razy x i razy b, czyli razy 2y i dodać b do kwadratu, czyli 2y do kwadratu. Odjąć trzy razy. Nasz drugi nawias rozwiniemy zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie rozpisać tę część, a następnie sprawdź swój wynik z moim. Tutaj znowu a to nasz x, a b to 2y, a więc będziemy mieli a do kwadratu, czyli x do kwadratu. Odjąć. 2 razy x i razy 2y i dodać b do kwadratu, czyli 2y do kwadratu. Zauważ, że ostatnia część naszego wyrażenia nie przypomina wzoru skróconego mnożenia. Mamy x odjąć 2y, razy 2x dodać y. Musimy więc przemnożyć wszystkie wyrazy. Tu nie zapisujemy wyniku działania w nawiasie, bo przed całym działaniem mamy plus x razy 2x da nam 2x do kwadratu, x razy y da nam xy, dalej mamy minus 2y razy 2x, co da nam minus 4xy i minus 2y razy y da nam minus 2y do kwadratu. I to się równa. Zatrzymaj teraz film i spróbuj rozwiązać ten przykład do końca samodzielnie, a następnie sprawdź swój wynik z moim. Przepiszmy jeszcze naszą trójkę z przodu. Mamy 3 razy x do kwadratu, 2 razy x i razy 2y, daje nam 4xy i dodać 2y do kwadratu, czyli 4y kwadrat. Odjąć 3 razy x do kwadratu i tutaj tak samo mamy minus 2 razy x i razy 2y, czyli minus 4xy i dodać 4y do kwadratu dodać 2x do kwadratu, xy, odjąć 4 razy xy, daje nam minus 3xy i odjąć 2y do kwadratu. Przemnóżmy nasze nawiasy razy 3. Mamy 3x do kwadratu, dodać 12xy i dodać 12y do kwadratu. W tej części wszystkie wyrazy mnożymy razy minus 3. Mamy więc Odjąć 3x kwadrat, dodać 12xy, bo minus razy minus daje nam plus i odjąć 12y do kwadratu i dalej dodać 2x do kwadratu, odjąć 3xy i odjąć 2y do kwadratu. I to się równa. Podkreślmy wyrazy podobne. Mamy 3x do kwadratu, minus 3x do kwadratu i 2x do kwadratu. 3x do kwadratu i minus 3x do kwadratu możemy skrócić. Więc zostaje nam 2x do kwadratu. Przejdźmy do wyrazów z xy. Mamy 12xy. Drugi raz 12xy i minus 3xy. To daje nam 21xy. I przejdźmy do wyrazów z y do kwadratu. Mamy 12y do kwadratu minus 12y do kwadratu i minus 2y do kwadratu. 12y do kwadratu i minus 12y do kwadratu możemy skrócić, więc zostaje nam minus 2y do kwadratu. W ten sposób uprościliśmy nasze wyrażenie. Rozwiążmy jeszcze jedno zadanie. Oblicz wartość poniższego wyrażenia algebraicznego dla x równego minus 1 7 i y równego 15 tysięcznym. Niestety te liczby sugerują skomplikowane rachunki. Łatwiej nam będzie obliczyć wartość tego wyrażenia, jeśli je uprościmy. Możemy ułatwić sobie zadanie jeszcze bardziej, jeżeli skorzystamy ze wzorów skróconego mnożenia. Zauważ, że pierwszy nawias możemy rozwinąć zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. W tym zadaniu znowu musimy zacząć od potęgowania, dopiero później będziemy mogli przemnożyć nasz wynik przez 4. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie podstawić do wzoru skróconego mnożenia nasze wyrazy z pierwszego nawiasu, a później sprawdź, czy zrobiliśmy to tak samo. W takim wypadku naszym a będzie liczba x, zaś b to będzie y. Rozpiszmy zatem pierwszy nawias. Mamy 4 razy x do kwadratu, odjąć 2xy. I dodać y do kwadratu. Drugą część naszego wyrażenia algebraicznego możemy po prostu przemnożyć. Mamy tutaj minus 4y razy y, co daje nam minus 4y do kwadratu, i minus 4y razy minus 2x, co daje nam plus 8xy. Przejdźmy zatem do ostatniej części. Tę część rozpiszemy, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. Zatrzymaj teraz film i zastanów się, czym będzie nasze a, a czym b. Pamiętasz, że w dodawaniu, jak w mnożeniu, możemy zmieniać kolejność wyrazów, a wynik zostanie taki sam? Dzięki temu, w tym przykładzie, możemy zastosować wzór skróconego mnożenia. W tym wyrażeniu, naszym a będzie liczba 2x, zaś b będzie 3. Ponieważ b we wzorze skróconego mnożenia na różnicę kwadratów odejmujemy, i możemy dalej rozpisać nasze wyrażenie. Będzie to odjąć a do kwadratu, a więc 2x do kwadratu, odjąć b do kwadratu, czyli 3 do kwadratu. I zamykamy nawias. To się równa. A więc będziemy mieli 4 razy x do kwadratu, odjąć 2xy i dodać y do kwadratu. Odjąć 4y do kwadratu, dodać 8xy i odjąć nawias, w którym mamy 2x do kwadratu, czyli 4x do kwadratu. Odjąć 3 do kwadratu, czyli 9. Przemnóżmy nasze wyrazy w nawiasie razy 4. Będzie to 4x do kwadratu, odjąć 8xy, ponieważ 2xy razy 4 to 8xy. I dodać 4y do kwadratu. Odjąć 4y do kwadratu, dodać 8xy. W nawiasie mamy 4x do kwadratu i razy minus, czyli odjąć 4x do kwadratu i odjąć minus 9, co daje nam plus 9. Możemy skrócić 4x do kwadratu z minus 4x do kwadratu i minus 8xy z 8xy, a także 4y do kwadratu z minus 4y do kwadratu. W takim razie wartością naszego wyrażenia algebraicznego jest po prostu 9. Zobacz, że wcale nie potrzebowaliśmy wartości x i y, żeby łatwo obliczyć to wyrażenie. Wzory skróconego mnożenia ułatwiają nam upraszczanie z pozoru skomplikowanych wyrażeń algebraicznych. Dzięki nim możemy szybko rozwiązywać trudne przykłady. Zapraszam Cię do obejrzenia wszystkich filmów z playlisty o wzorach skróconego mnożenia i do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube.